Nie ma żadnych zgrzytów, nie ma żadnych takich pasusów, które ja sobie myślę na przykład, czy to jakoś polepszyć troszeczkę, żeby książce się przysłużył. Takiego nie było. Warto czytać, więc czytajmy, proszę Państwa, i Małe życie, i Ludzi na drzewach. Książki Hani Janagihary tłumaczone przez panią Jolantę Kozak, która była dzisiaj gościem Polskiego Radia 24. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. A kolejna audycja za tydzień w niedzielę o 14.15. Luiza Bebłot, zapraszam. Powtórka programu. Autopromocja. Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia i historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? Czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę po godzinie 13.30. Zapraszam, Jędrzej Lipski. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Herbert Kawka. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w prowincji Kermanszah przy granicy z Irakiem, wzrosła do 100 osób, podała agencja prasowa Fars. Co najmniej 1000 osób odniosło rany. Według danych sejsmologicznych trzęsienie miało siłę 7,3. Iracka telewizja podała, że trzęsienie ziemi i wstrząsy wtórne były odczuwane w wielu wsiach i miasteczkach po stronie irackiej. W wielu z nich nie ma prądu. Ludzie pozostają na ulicach w obawie przed kolejnymi wstrząsami wtórnymi. Domy w tamtych okolicach są zazwyczaj budowane z glinianych cegieł i nie są odporne na wstrząsy. W wielu miejscowościach lokalne władze zapowiedziały zamknięcie szkół w poniedziałek. Organizacja Obrońców Praw Człowieka Amnesty International oskarżyła władze Syrii o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Chodzi o oblężenia miast i ich dzielnic w czasie wojny domowej. W raporcie organizacji podkreślono, że obleganie i bombardowanie miast, a także przymusowe przesiedlanie ich mieszkańców jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Podobnych przestępstw dopuszczały się, choć na mniejszą skalę, także syryjskie ugrupowanie opozycyjne. Raport Amnesty International przygotowano na podstawie zdjęć, także satelitarnych i rozmów z mieszkańcami Syrii, a także przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trwającej od 6 lat wojnie domowej w Syrii zginęło przeszło 330 tysięcy ludzi, a 12 milionów musiało opuścić swoje domy. Rosja ma coraz większe kłopoty w związku z aferą dopingową. Były szef moskiewskiego laboratorium przekazał Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu nowe materiały dotyczące masowego stosowania przez rosyjskich sportowców zakazanych preparatów. Grigorij Rodczenkow zapowiedział, że jest gotów opublikować w internecie dowody potwierdzające prawdziwość składanych przez niego zeznań. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kolejne dokumenty Rodczenkowa uderzają w zawodników, którzy mogliby reprezentować Rosję na przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak do tej pory międzynarodowe organizacje dożywotnio zdyskwalifikowały 6 rosyjskich łyżwiarzy i odebrały Moskwie 4 medale igrzysk w Soczi z 2014 roku. Według dziennika Daily Mail był szef moskiewskiego laboratorium antydopingowego przekazał MOK takie materiały, które mogą doprowadzić do dyskwalifikacji całej reprezentacji olimpijskiej Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wcześniejszych zeznań Grigorija Rodczenkowa unieważniono bilety na olimpiadę w Brazylii niemal całej reprezentacji rosyjskich lekkoatletów. Sam Rodczenkow jest ścigany przez rosyjskie służby listami gończymi. Komitet śledczy oskarżył go o nadużycia, fałszerstwa i szkodzenie interesom swojego kraju. Były szef moskiewskiego laboratorium, nazywany dopingowym mafiozo, już w 2015 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zwycięzcą 35. autentycznego maratonu ateńskiego został Kenijczyk Samuel Kalalei. Legendarną trasę o długości 42 km i 195 metrów pokonał w 2 godziny 12 minut i 16 sekund. Dwa pozostałe miejsca na podium także przypadły obywatelom Kenii. Z Aten Beata Kukiel-Braila. W tym roku w biegu z miasta maraton do stadionu panateńskiego wzięło udział około 19 tysięcy osób. We wszystkich zorganizowanych tego dnia wyścigach uczestniczyło w sumie ponad 51 tysięcy zawodników z ponad 100 krajów, w tym z Polski. Wśród nich byli
byli zarówno znani sportowcy, jak i zwykli miłośnicy sportu czy starożytnej historii. Nie zabrakło czołowych greckich polityków. Ci jednak wybierali krótsze trasy na 10 i 5 kilometrów. Burmistrz Aten Yorgos Kaminis podkreślił, że bieg maratoński należy do wszystkich i ze względu na swoją historyczną przeszłość jednoczy ludzi z całego świata. Odbywa się na trasie, którą według legendy pokonał Filipides po wygranej bitwie Greków z Persami pod maratonem w 490 roku przed naszą erą. Po obwieszczeniu zwycięstwa i ostrzeżeniu Ateńczyków przed atakiem perskiej floty posłaniec zmarł z wycieńczenia. Z Aten Beato Kukiel-Braila, Polskie Radio. I przenosimy się do kraju. W Katowicach sprawdzą, jakie śmieci wyrzucają mieszkańcy. Miasto przygotowuje się do programu badań morfologicznych odpadów komunalnych. Analizy wskażą m.in. ile w śmieciach jest plastiku, papieru i innych substancji, mówi Ewa Lipka, rzeczniczka katowickiego magistratu. Firma, która wygrała przetarg, badania będzie przeprowadzała w przyszłym roku. Będzie analizowała odpady w trzech obszarach. Jeden z obszarów to duże osiedle, w których mamy mnóstwo gospodarstw domowych. Drugi obszar to zabudowa ścisła. Takim przykładem jest Śródmieście. Trzeci obszar to analiza tego, jak wygląda sytuacja w domkach jednorodzinnych. Analizy posłużą do stworzenia planu działań, dzięki którym gospodarowanie odpadami w Katowicach będzie bardziej wydajne. Próbki będą pobierane z miejsc, w których składowane są odpady. Badania będą prowadzone przez cały rok. I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie Polski, miejscami zwłaszcza w południowej połowie oraz na wybrzeżu. Opady deszczu, a lokalnie na Podlasiu, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Na Pomorzu i w Wielkopolsce lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na południu. Wiatr przeważnie słaby, wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po drugiej. Powtórka programu. Witam Państwa, Maja Kluczyńska. No i dzisiaj jak zwykle niezwykłe spotkanie, proszę Państwa. Pani Dorota Szulc-Wojtasik, Pani Wielkiego Serca. Tak to nazwałam, Doroto, nie ukrywam, znamy się bardzo długo. Witam Cię bardzo serdecznie w studio, w tej audycji. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazłaś chwilę dla nas, bo to czas trudny i dla Ciebie, i dla czworonogów, dla zwierzaków, którym tak wiele serca oddajesz i tyle czasu poświęcasz. I jeśli pozwolisz, to zanim zaczniemy rozmowę, Kornel Makuszyński, pozwolę sobie tutaj odwołać się do jego myśli. Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie serce, że się w nich znajdzie zawsze, zawsze miejsce dla uczciwego psa. Co ty na to? Pani Wielkiego Serca. Bardzo piękne, jestem w ogóle tutaj wzruszona takimi wielkimi słowami o mnie. Trochę się nie spodziewałam, dlatego mnie zatkało. Myślę, że jeśli chodzi o to miejsce dla każdego psa, który potrzebuje pomocy, to jest taka sytuacja, że jak już się ma pewną wrażliwość, delikatność, empatię i taką uważność na krzywdę, to po prostu już jak się zacznie pomagać, to nie ma końca. Ta sytuacja tak nie ma zostaje. No to proszę Państwa, żeby wyjaśnić, skąd ta wrażliwość, skąd ta uważność, skąd ta empatia, zacznijmy od początku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rodzice też studiowali, więc po kimś to masz, artystko, że tak powiem, ale także psycholog, bo absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS-u warszawskiego. Potem stypendia fotograficzne zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. A jeśli chodzi o zawodowe dokonania, to dyrektora artystyczna w agencji reklamowej, potem w tygodniku Antena. Był kiedyś taki tygodnik poświęcony tylko radiu i telewizji. PR w agencji badań marketingowych, ale też i freelancerka, projekty graficzne, czyli taki design, który w sztuce użytkowej się głównie przejawiał, choć nie tylko, bo i logo, i plakaty to też twoja domena, ale od nastu lat, powiem tak ładnie, wydawca miesięcznika Cztery Łapy, to jest taki bezpłatny magazyn poradniczy, adresowany do właścicieli zwierząt. Duży nakład, 35 tysięcy jak na bezpłatny miesięcznik, to naprawdę duży i
I to, proszę Państwa, co mnie urzekło. Pomysłodawczyni pomnika szczęśliwego psa. Ten pomnik jest na Polach Mokotowskich w Warszawie, ale też doczytałam, że coś z tym kotem, żeby była jakaś równowaga, więc ten drugi pomnik to jest pomnik niezależnego kota, również w Warszawie, żeby było sprawiedliwie po drugiej stronie Wisły, no tak. Czyli na Pradze Południe. Jest taki piękny park, który ma jezioro, taki park Balaton, niedaleko ulicy Fieldorfa i Nowaka Jeziorańskiego. I tam właśnie we wspaniałej współpracy z urzędem tak, jest kot Cyryl. Nawet mamy taką historię, że jak się dotknie go w nos, to przynosi szczęście. To już jadę. Musimy się razem wybrać, bo ja tam nie byłam. Zapraszam do kota Cyryla, żeby go pogłaskać po nosie, bo dotknąć po prostu. Ale jeszcze nie powiedziałam, kalendarz Dobra Adopcja, wybory kundelka roku, akcje Słońce dla Znajdek, Małe Białe i Kochany, wolontariat, no i w tym wszystkim, proszę Państwa, no nie powiem już, 20-paroletnia córka, mama na co dzień, żona, dom, no wszystko normalnie, tak jak normalnie jest. No i dwie suczki, dwie? Dwie, tak, jakoś tak. Chciałam mieć jedynaczkę po odejściu mojej najmilszej, najukochańszej Miluni, która opuściła mnie w zeszłym roku w lipcu i chciałam, żeby ta Duśka była trochę sama, no i udało się w półtora roku, wzięłam na tym czas Sunię z tragicznych warunków. Ona podobno stała na łańcuchu, nawet nie miała budy. Wcześniej urodziła szczeniaki. Te szczeniaki zostały przekazane w ręce. No, boję się nawet myśleć o tym, co jadła, bo podobno suchy chleb i pasze dla świń. Także jak ją wzięłam na ten tymczas, zaczęły z niej wychodzić kleszcze, pchły. No już no wszystko, miała robaki i powiem szczerze, że no oczywiście przez pierwszą dobę zrobiła wszystko, żeby mi pokazać, że to jest kolejny mój przyjaciel. W drugiej dobie, jak z nią poszłam na wywiad, to już się zachowywała, jakby była moim psem przez całe życie. I została teraz. Także została ze mną na zawsze i jest po prostu tak świetnym psiakiem. Jest mądra, jest inteligentna, jest zainteresowana zabawą, jakimiś takimi wspólnymi wyzwaniami. Nieprawdopodobnie się przytula, po prostu zachowuje się jak taki kot ragdoll, bo zaczyna się przelewać przez ręce, przychodzi do mnie, kładzie łapki na moich ramionach. No, wdzięczność ogromna. No, wdzięczność i taka myślę jest po prostu, czuję, że... Myślę, że nawet więcej niż wdzięczność. Tak mówiąc, będę tym razem nieskromna, bo jeśli chodzi rzeczywiście o opiekę nad zwierzętami, to mogę siebie polecić z najczystszym sumieniem, bo chyba jest to dużo więcej nawet niż trzeba. No to Doroto, po tym już wyjaśnieniu to wiemy, co jest treścią życia twego, choć nie tylko, no bo to ma 24 godziny, ale ty, zdaje się, że gdybyś mogła, to całe 24 no tak, ja godziny, więcej to byłoby dużo więcej zajęć, które dotyczą zwierząt, a zwłaszcza psów i kotów, chociaż myślę, że z naciskiem na słowo pies tutaj powinnam się zaprzyjaźnić. Artystyczna dusza, to jest taka artystyczna dusza, to taką artystyczną duszę cechuje wyjątkowa wrażliwość na piękno, zmysłowość, miłość, ale też ta wrażliwość, myślę sobie, do cierpienia, nie tylko do miłości, tylko też do cierpienia, tak po drugiej stronie. No i altruizm zapewne, empatyczność, ale ta artystyczność stereotypowo kojarzy się z jakąś lekkością bytu. I ja chcę Ciebie zapytać, jaki lekki był ten Twój artystyczny byt i czy marzyłaś, żeby być artystką, bo jesteś, dla mnie jesteś, ale serce wyrywało się do takiego świata tworzonego, wymyślonego, a tu po drugiej stronie masz świat realny i zwracasz uwagę na czworonogi. Czy tak było, czy te marzenia były zupełnie inne i w ogóle wokół czegoś innego się kręciło? No w ogóle ja studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 80. O, piękne czasy. To był bardzo szczególny czas i
I tak naprawdę tam są zajęcia przez cały dzień i spędzaliśmy w ramach naszego roku i też okolicznych lat prawie cały czas razem. No, to były czasy, kiedy właściwie też sporo było takich domówek, wspólnego imprezowania. Trochę nie było właściwie alternatywy do tego, żeby się integracja się spotkać. Była inna, była zupełnie inna integracja. I rzeczywiście myślę, że w czasie tej studiów na SP to był taki trochę szalony dla mnie czas. Natomiast ja trochę tak poszłam na te studia na zasadzie takiej, że rodzice studiowali? Dokładnie, no nie wiedziałam do końca co zrobić, w ogóle byłam w klasie matematyczno-fizycznej w takim bardzo dobrym liceum w Lublinie. Tak przez całe właściwie to liceum, to ponieważ byłam rzeczywiście taką córeczką artystów, rodzice mieli ogromne osiągnięcia w Lublinie i można powiedzieć, że byli znani, więc no prawie każda osoba pytała, a czy córeczka, ciążyło na mnie, czy córeczka też, więc oczywiście ja w ramach takiego buntu mówiłam, nie, na pewno nie będę artystką i tak się odsuwałam od tego i potem będąc w liceum, no tak trochę, nie wiem, tak mnie po prostu naszło, żeby się tym zająć. Zaczęłam jakieś rzeczy szyć ze skóry dla siebie, tak jakąś biżuterię. Ale te czasy i właśnie też w kierunku designu. Takim zainteresowaniem, prawda? Tak, bo jeśli nie było. Tak, jak nie masz, to możesz sobie wymyślić, ale możesz też to zrobić, jeżeli potrafisz. Tak, a musisz potrafić, jeśli chcesz być modną. Może tak już bardzo na skrócę. Właśnie, więc dlatego, właśnie dlatego wymyśliłam sobie ten design, czyli wzornictwo przemysłowe. Rzeczywiście, pewnie na swój sposób mi było łatwiej, będąc w domu, gdzie często przebywali artyści, czyli przyjaciele rodziców, oprócz tego, że rodzice i ja chodziłam, jak już się testowałam pewnie w drugiej klasie liceum, że pójdę na Akademię Sztuk Pięknych, to założyłam w ogóle, że się dostanę za drugim razem, bo tam wtedy było bardzo trudno się dostać. To były dwie uczelnie w Polsce, Warszawa i Kraków, jako takie akademie. 15 osób na jedno, właśnie, na jedno osób na roku, tak, dużo osób na jedno miejsce. I zaczęłam chodzić na jakieś lekcje rysunku, ale myślę, że no, cały czas mam takie podejście, podeszłam do tego bardzo zadaniowo, czyli dowiadywałam ściśle się. Tak, co tam trzeba się nauczyć na tym egzaminie, były jakieś konsultacje, bardzo, bardzo tak sobie wyznaczyłam taki cel, żeby to wiedzieć, ale nie ukrywam, że zakładałam, że się dostanę za drugim razem, bo na moim roku byłam najmłodszą osobą, jedyną 19-latką, bo wszyscy już jestem razem próbowali albo byli po jakichś innych przejściach. No i rzeczywiście dostałam się od razu za pierwszym razem, co było dla mnie naprawdę szokiem. Ale takie pozytywne to tak, było. Tak, oczywiście. No i te studia rzeczywiście takie fajne, rozwijające, bardzo indywidualne, zupełnie inne niż psychologia, gdzie trafiłam całkiem niedawno, bo skończyłam kilka lat temu, już będąc bardzo dojrzałą osobą. I potem trochę rzeczywiście pracowałam w zawodzie, ale na jakimś etapie już będąc dyrektorem w agencji reklamowej, tak mnie bardzo zaczęło ciągnąć do tematów związanych z psami, że namawiałam na jakieś zbiórki pieniędzy, kocy, budowanie budla, schronisko na paluchu, byłam takim pomocnikiem społecznym. Czy to nazywamy to teraz wolontariatem? Czy to jeszcze nie ten? To były też wolontariat, bo ja byłam wolontariuszką w schronisku na paluchu w czasach, kiedy tam było 5 wolontariuszy na krzyż, a tak naprawdę to pewnie 10 osób, a teraz jest tam kilkaset. I to jeszcze nie było ogłoszeń internetowych, nie było ogłoszeń na Facebooku i dawałam ogłoszenia po prostu bezpłatne w gazecie, gdzie to było możliwe, na psy, z którymi wychodziłam na spacer, ale nie pisałam w ogłoszeniach, że to są psy ze schroniska, tylko pisałam tak ogólnie i później w rozmowie telefonicznie tłumaczyłam, jaka jest ta sytuacja i zajmowałam się przede wszystkim psami dorosłymi, takimi szczególnej troski, które były po przejściach, które były wycofane. Miałam na przykład suczkę, która została oblana żyrącą substancją w pobliżu stacji benzynowej i nie miała połowy sierści tak na zawsze. I ona też znalazła wtedy dom i miałam wtedy na koncie kilkadziesiąt adopcji. I to był taki prawdziwy wolontariat, że ja co
sobotę jeździłam na paluch, spędzałam tam kilka godzin czasu. No byłam brudna, umorusana, bo to wszystko było się odbywało w płocie. To były inne warunki naprawdę. Ale zarazem przeszczęśliwa, że mogę pomóc, bo każde 5 minut przeznaczone dla zwierzaka stamtąd było dla niego cenne, a dla mnie drogocenne. To nie umiem nawet określić, jaka to jest radość, jaka to jest satysfakcja, że zwierzak się otwiera na człowieka i jest wtedy szansa, że znajdzie to. Mhm. Ale pięknie o tym opowiadasz, z taką wrażliwością i ta chęć pomagania i te symptomy tego, które towarzyszyły twoim pierwszym takim zainteresowaniom, a później chęci, dalsze chęci realizowania pewnych już planów i projektów. Jak w tym wszystkim odnajdywała się twoja artystyczna dusza i to fotografowanie? Czy myślałaś już o tym, że coś z tego będzie wynikało? Czy na razie to pomaganie, ta wdzięczność, ta zwrotna energia od zwierzaka, każdego, któremu pomagałaś i to bycie tam z nimi, bywanie takie systematyczne, to budowało twoją taką hierarchię wartości, do których potem wracałaś i te priorytety były już potem oczywiste? W ogóle geneza mojego fotografowania jest taka dość urocza, jak na te czasy, ponieważ ja stwierdziłam po czwartym roku, że oprócz tego, że jestem na SP, chcę się czegoś dodatkowo nauczyć. Wzięłam urlop dziekański i wymyśliłam sobie, że znajdę sobie mistrza, który będzie mnie uczył fotografii, a ja będę czeladnikiem. Pani Dorota Szulc-Wojtasik, pani wielkiego serca, jak powiedziałam na początku, redaktor naczelna miesięcznika Cztery Łapy. Jak się państwo przekonali i przekonają w dalszym ciągu naszej rozmowy, nie tylko tym się zajmuje, nie tylko nad tym pracuje, nie tylko takie ma wizje i nie tylko takie pomysły realizuje. Powiedziałyśmy o fotografowaniu i tam były cztery kropki, to może po tych czterech kropkach ja jeszcze zapytam, tak dopytam. Ta fotografia, ten Paryż, Montmartre i później powrót do Polski, to potem też, ja mam takie wrażenie, wraca u ciebie w różnych projektach. To są różne, przeróżne pomysły i twojego autorstwa oczywiście. No ta fotografia rzeczywiście się przebija, tak jak sposób patrzenia chociażby. Ja się... Kalendarze. Tak. Znaczy, logo. Ja po prostu tak rzeczywiście... Trochę czasem robię rzeczy niemożliwe, bo właśnie tak się dostałam na staż fotograficzny, będąc u kogoś takim przynieść podaj poznania tutaj czeladnikiem, że nie zarabiałam pieniędzy, tylko się właściwie pomagałam za naukę. No i tak, to było, ale to absolutnie, w świecie to jest praktykowane. Ale kiedyś właśnie to było rzadkie, tak jak ja byłam na studiach, teraz to już są zupełnie inne czasy. Oczywistości. Później, pomyślałam sobie o kontynuacji, rzeczywiście byłam w Paryżu, no fantastycznie trafiłam i to było stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i oni mi znaleźli miejsce, gdzie był w ogóle artysta, wykładowca i bardzo dużo się rzeczywiście wtedy nauczyłam. To była taka głównie designerska, trudna fotografia przedmiotów, a to przede wszystkim były inne czasy, że i to wspominam najlepiej, że zdjęcia budowało się, robiło się światłem, aparatem, nie było żadnych retuszy jeszcze wtedy. Wszystko można było zrobić, robiąc jakieś ekrany wokół, aranżując przestrzeń. Teraz wszystko wymagało własnej wyobraźni, własnej twórczości, trzeba było zaplanować. Bardzo. W obiektywie już się widziało konkret, ale zanim ten konkret w obiektywie się zobaczyło, należało wymyślić całą tę rzeczywistość dookoła i zwracać na mnóstwo szczegółów uwagę, podczas kiedy dzisiaj można to zrobić przy pomocy odpowiedniej technologii. Dzisiaj to jest dużo łatwiejsze. Oczywiście tego się nie zmieni, że taka energia w zdjęciach, tak, prawda? Tak. To musi być, ale ja tak naprawdę trochę uciekałam od tej fotografii później, bo jak się okazało, że nie stać mnie na to, żeby kupić sprzęt, to jest duża, założyć to studia, to była bardzo duża inwestycja, nie miałam też innych możliwości, no to jednak zajęłam się graphic designem, prawda, czyli to były znaki graficzne, to były foldery, plakaty, taka rzeczywiście takie czyste projektowanie graficzne i później jak zaczęłam wydawać Cztery Łapy, to powiem szczerze, że prosiłam osoby inne, żeby robiły sesje fotograficzne, bo z kolei wychodziłam z takiego założenia, że to już nie może być tak, że wszystko robię ja, no bo to już jest aż nudne, bo przez to, że skończyłam design, to mogłam panować nad layoutem, prawda, i sprawy menedżerskie, przede wszystkim właściwie poszukiwanie sponsorów. No tak, to trochę naprawdę dziwne, więc ja pomyślałam, no niech te zdjęcia robi ktoś inny.
I trochę tak jakoś wróciłam do tej fotografii właśnie poprzez robienie okładek do czterech łap. Kiedy ktoś nie mógł, to wtedy robiłam ja. albo był szybki termin. No i okazało się, że mogę to robić, że jak tak rozłożyliśmy te okładki, to nie było specjalnej różnicy, czy to robiłam ja, czy inny. Inna osoba, która to robi na co dzień. I jeśli chodzi o kalendarz Dobra Adopcja, tak w sposób naturalny, bo to jest kalendarz, który ma na celu promowanie osób, które przygarniają zwierzęta z takiego klucza różnych, ludzie z różnych środowisk, ale osoby bardzo opiniotwórcze, czyli to są aktorzy, piosenkarze, lekarze weterynarii, wolontariusze fundacji. No i okazało się, że ja tak głęboko siedzę w tym temacie, że jest to tak naturalne, że przy spotkaniu z tymi ludźmi ja umiem z nimi rozmawiać, bo czuję tą energię tego przygarniania i to mnie tak niesamowicie po prostu naprawdę kręci i tak to bardzo kocham, że to jest też naturalne, że ja im będę przy okazji robić zdjęcia i drugi czy trzeci rok rzędu jestem autorką zdjęć też do kalendarza Dobra Adopcja, a oprócz tego robię teraz zdjęć mnóstwo, no bo kilkaset to są mieć tygodniowo, bo zajmuję się kilkoma fanpage'ami placówek weterynaryjnych, gdzie na bieżąco robię zdjęcia właśnie pacjentom, czyli zwierzętom. I to już jest dla mnie tak miłe i taką mi też sprawia radość, bo dzięki temu mogę przebywać prawie non-stop ze zwierzętami, nie tylko swoimi. Więc rzeczywiście połączyłam teraz te pasje swoje artystyczne z taką pracą. Ale to pasja zawsze pozostaje pasją i to słychać i widać w tym, co tworzysz, że to jest pasja, a nie tylko praca. Powiedziałaś o tej fotografii, o tej fotograficznej przygodzie, o tej pierwszej takiej, od czego to się jakby zaczęło. Tak się zastanawiałam, czy wtedy myślałaś o tym, by w tym obiektywie twojego aparatu pojawiały się zwierzęta. Czy jednak to był design, to była sztuka użytkowa i typowo użytkowo na wszystko patrzyłaś, na otaczającą cię przestrzeń, a gdzieś w środku ta empatyczność i to zaciekawienie, ta chęć, ta wrażliwość, ta chęć pomocy, ta miłość do zwierzaków, to cały czas tam pączkowało i czy wobec tego zdarzyło się coś, bo czasami w życiu pojawia się jakaś taka osoba, zdarzenie, jakiś znak, którego jakby no, nie dostrzegamy w tym pędzie, chociaż może i nie w pędzie, ale jakoś nie zwracamy na to szczególnej uwagi, żeby to rozpatrywać w takich kategoriach, że to od tego się zaczęło. Czy u ciebie też było tak, że odczytałaś coś i pomyślałaś sobie, ojej, jak mi tak fajnie z tymi zwierzakami, to może jednak zajmę się tym. Albo ktoś powiedział, pani Doroto, one panią kochają. Tak, to była bardzo konkretna sytuacja. Ja będąc na stypendium fotograficznym byłam skupiona na swojej pasji, nie na zwierzętach, czyli ja miałam taką przerwę w takiej pasji do zwierząt, ponieważ zaczęło się od tego, że odkąd zaczęłam mówić obsesyjnie, chciałam mieć psa i rodzice mi w końcu tego psa kupili, w ramach oczywiście szantażu dziecka. I nie był w sensie takiego zaplecza, to nie powinno się po prostu tak robić, żeby się kupować psa dla dziecka. No więc miałam tego psa, on odszedł, byłam już oczywiście zrozpaczona, jak byłam w liceum i potem to był czas, kiedy miałam przerwę. I rzeczywiście będąc w Paryżu nie myślałam nawet o tym, żeby fotografować zwierzęta. Natomiast takim przełomowym momentem była śmierć mojego taty. Mój tata odszedł bardzo młodo, miał tylko 57 lat. Był moją wielką miłością. Ja zresztą całe życie mówiłam, że chyba się słowem oczywiście zabije, jak coś się tacie stanie. I jak tata odszedł, miałam taką ilość miłości do niego, która no jest już inna oczywiście po śmierci, że sobie tak jakby przypomniałam po prostu, że ja tak kocham te zwierzęta i ja obsesyjnie, mimo że nie miałam na to naprawdę warunków, bo jeździłam między Lublinem a Warszawą, żeby mama nie była sama, zapragnęłam, żeby mieć psa, żeby jakby tą miłość, którą miałam do taty, ukierunkować na zwierzę i jak powiedziałam wtedy mamie i mężowi, że coś tam zaczęłam mówić o psie, to się stukali w głowę, bo to był wyjazd samochodem, a ja zadzwoniłam do hodowli, bo wymarzyłam sobie owczarka niemieckiego i w drodze do Warszawy
Powiedziałam do męża tylko, żeby podjechać i obejrzeć pieski. No i oczywiście jak już się obejrzało, to się to dodatkowało. I w drodze powrotnej tak trafiła do mojego życia suczka, owczarka niemieckiego Apla, która zresztą imię jej nosi moja firma, Apla, agencja wydawniczo-reklamowa. No i już jak ją miałam, to już się coś takiego otworzyło. No ja po prostu na punkcie tego psa miałam świra. No prawie byłam zazdrosna, że ktoś patrzył na niego. Jak ktoś inny z nią wychodził, to ja już się bałam, że coś się stanie. I po półtora roku, jak urodziłam córkę, to miałam takie właśnie, w cudzysłowie, dwie córeczki. I to był ukochany pies mojej córki, ponieważ całe życie ten pies był z córką, bo ja szybko wróciłam do pracy, można powiedzieć, że natychmiast. No mając wolny zawód, to mogłam jakoś dysponować czasem, ale jak na przykład córka zostawała z opiekunką, to zostawała z nią Apla. I myśmy się przekonali, jak miała córka Oleńka kilka lat, jak gdzieś zostawialiśmy ją u mamy w Lublinie i zabieraliśmy psa, że pożegnała się z rodzicami, a po prostu została spazmów, że Apla zabieramy, zostawcie ją. No i wtedy to się okazało, że jak nie było rodziców, to ten pies był takim członkiem rodziny, który był z nią zawsze, także rzeczywiście szło na to, że Aplusia była ukochaną sobą Oleńki, no naszą oczywiście też. Także był to ten impuls rzeczywiście po śmierci taty. Już się tak otworzyło, już jak miałam psa, od razu widziałam te zwierzęta bezdomne, w ciąży biegałam z miską wody w upał za jakimś psem po osiedlu, żeby się napił. No to już takie się zrobiło trochę wtedy, naprawdę na takich najwyższych obrotach. No myślę, że zresztą ja bardzo jestem taką silną pasjonatką, myślę, że to tak nazwę, że jak już coś robię, to tak na 150%. Tak na 150%, dokładnie. W takim razie ja nie mogę ci nie zadać takiego pytania, bo wiele jest aforyzmów, cytatów, złotych myśli o zwierzętach. W twojej ocenie one są prawdziwe? Na przykład zaraz tutaj takie oto. Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. No to na pewno w tym coś jest, bo przecież... To dlaczego czasami tak się zdarza, że psy gryzą swoich właścicieli? Psy mogą gryźć... Ugryzą, może nie, że gryzą ciągle. No już teraz, kiedy znowu tak głęboko weszłam w temat bezdomności i posłuszę się z takim przykładem, no to niestety to są błędy, często nie... Sami te robią, ale to nie wynika ze złej woli, tylko wynika zbyt powierzchownego traktowania tematu. Ja podam taki przykład. W jednej z placówek weterynaryjnych, z którą współpracuję, do jednej z nich trafił kundelek 12 kilo, tak skatowany przez człowieka, skopany z interwencji, że on po prostu siedział, leżał skulony i przez pierwsze dwie doby, w ogóle jak ktokolwiek wyciągnął do niego rękę, to rzucał się. I przebywając w placówce całodobowej z ludźmi, którzy do niego mówili, przekonali go, że człowiek nie jest zły. Ten pies w ogóle w trakcie tego pobytu musiał mieć usunięte oko, bo tak został zmasakrowany przez człowieka. Ale przez takie dobre, świadome, odpowiednie traktowanie, on tak szybko się otworzył, że ja po 6 dniach, jak tam trafiłam, to już się z nim całowałam, po prostu mi dało buziaki, więc podejście do psa, który wykazuje agresję najczęściej na tle lękowym, to wynika z tego, że my w odpowiedni sposób, we współpracy z psopsychologiem, powinniśmy z nim pracować i przede wszystkim być konsekwentni i stworzyć takie rytuały, które stworzą mu poczucie bezpieczeństwa. Użyłaś słowa psychologia. Ta psychologia w twoim przypadku to był świadomy wybór już? Brakowało odpowiedzi na pewne pytania? Chęć poznania? Lepszego poznania? Znaczy no wyszło na to, że w ogóle mnie tak naprawdę byłoby pisane, żeby mieć jednak zawód związany z pomaganiem. I w momencie, kiedy trochę miałam więcej czasu, pamiętam, wtedy zaczął się Facebook, ja mówiłam, że nie jestem na Facebooku, bo dzięki temu mam czas i studiuję. I pomyślałam sobie po prostu, że chcę mieć nowe wyzwania, a psychologię taką popularną zawsze uwielbiałam, jeśli chodzi o jakieś artykuły i mnie to pasjonowało. I mając
taki moment w życiu, że miałam trochę czasu więcej. Poszłam na studia normalnie zakończone tytułem magisterskim i no, muszę to powiedzieć, że może dlatego, że to ASP, no może łatwo mi się studiowało, bo miałam takie korzenie. To jak zostałam magistrem psychologii, to byłam tak dumna, nie wiem czy nie bardziej od magistra sztuki, ponieważ te studia były dla mnie tak trudne, były tak inne, tam było dużo pamięciowy. Jak ja się znalazłam na wykładzie z psychologicznych postaw funkcjonowania człowieka, gdzie była nauka o mózgu i to ja po prostu, ja nie mogłam tego nawet słuchać na początku, bo nie ogarniałam tego zupełnie, a to sobie zdawać egzaminy. I to, że ja to zrobiłam i że to że skończyłam takie trudne dla mnie studia, to naprawdę bardzo byłam z tego dumna. A to było urocze, bo jak ja... Ogromny sukces, przecież z taką świadomością. Urocze było to, że jak ja studiowałam, to moja córka miała tam 17 lat i chodziłyśmy razem do kina i ona wyciągała legitymację swoją szkolną, a ja studencką. No. I mówię, no to nie mów teraz przynajmniej do mnie, mamo. Także. Dobre porozumienie. Zabawne to było naprawdę, że miałam legitymację studencką, mając już praktycznie dorosłą córkę. Psychologię kocham, nie mam na razie czasu na tym, żeby się tym zająć, bo pewnie nie wiem, czy mi starczy życia. A powiedz proszę Doroto, czego my ludzie nie umiemy w naszym życiu z czworonogami? Nie umiemy słuchać, nie umiemy patrzeć, nie umiemy wyciągać wniosków, nie umiemy się uczyć? To znaczy, myślę, że trochę jest taka sprawa mentalna, że nie jesteśmy się w stanie z tym pogodzić, że wszelkie kłopoty, już nie powiem nawet problemy, jakie wynikają w komunikacji ze zwierzęciem domowym, wynikają często z tego, że nie chcemy podjąć pewnego wysiłku, że chcemy, żeby pewne rzeczy się działy same, a to jest zawsze wysiłek opiekuna. A nie można dać psu tabletki i wymagać od niego, żeby leżał na posłaniu, albo żeby nie stawał przy stole na dwóch łapach, prawda, ponieważ oczekuje od nas pożywienia, żeby nie szczekał w domu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problemy, czy nawet takie związane z tym, że się źle traktuje zwierzęta, myślę właśnie już jako osoba, która skończyła psychologię, że często nie wynikają ze złej woli, tylko wynikają z tego, że ludzie po prostu wychodzą z patologicznych sytuacji, takich międzyludzkich, no i tak naprawdę nie potrafią inaczej i też wobec siebie zachowują się tak agresywnie i po prostu krzywdzą też przy okazji te nieszczęsne zwierzęta i przede wszystkim to oni powinni popracować nad sobą, zanim się zdecydują na jakiekolwiek relacje. Bo dlatego tak człowiek bywa niestety okrutny? No myślę, tak znaczy ja tak myślę z moich doświadczeń, że ktoś po prostu wynosi to znowu na przykład niechęć. Ja znam wiele ludzi, którzy lubią psy i nie lubią kotów i nawet w bliskim otoczeniu słyszałam, nie lubimy kotów, bo koty są wredne i to jest taki stygmat, przyklejanie etykietki, tak jak ktoś nie lubi jakiejś nacji, czy w ogóle kogoś, kto jest inny, prawda? To już jest ten temat. Wchodzimy w taki i ja miałam neutralny stosunek do kotów, bardziej niż do psów, ale też je bardzo kocham, ale jak ja teraz przebywam w placówkach weterynaryjnych, no naprawdę jestem zakochana w kotach, po prostu te zwierzęta, jak przyjeżdżają z interwencji, to fakt, że znają może karmicielki, ale potrafi kot z interwencji, który nigdy nie miał do czynienia z człowiekiem, po 3 godzinach się wtulać, mieć kontakt, chęć do zabawy. To są naprawdę fantastyczne zwierzęta, fantastyczne. I nie dam nic gorszego powiedzieć o kocie. O kocie Cyrylu. Proszę Państwa, kot Cyryl to jest pomnik. Porównania z psem na przykład. No tak. Ja chcę Cię zapytać o, to się tak mówi, psiarze i kociarze. Bo psiarze i kociarze, kiedy spotykają kogoś, kto jest osobą, no powiedziałabym publiczną, jeśli chodzi o ferowanie pewnych opinii, bo też masz w swoim miesięczniku, odpowiadasz na pytania, to są porady, bo to jest poradnikowa historia, ale też i powiedziałam o Twoich pomysłach w pomnik szczęśliwego psa, wyjątkowego kota, tak nazwę tego Cyryla, ale też kalendarz Dobra Adopcja, akcje Małe, Białe i Kochane, Kociarz Roku, Wybory Kundelka Roku, wolontariat. To
Czy kociarze i psiarze myślą, mówią, docierają do ciebie takie opinie, że to ma uwrażliwiać te wszystkie twoje działania i zespół, z którym współpracujesz, mają uwrażliwiać na zwierzęta, żebyśmy większą uwagę do tego przykładali i też biorę pod uwagę fakt, to o czym ty mówiłaś przed chwilą, o tym, że no jesteśmy trochę leniwi. Mamy wrażenie, że ten psiak, którego mamy, to on sam jakoś z siebie, albo ten kot indywidualista, to on też sam podejmie wysiłek i czegoś sam się o sobie dowie. Ja chciałam bardzo tutaj podkreślić taki jeden fakt w kontekście moich działań. Dzięki temu, że mam gazetę i jakąś taką siłę rzeczywiście przepisia, żeby robić pewne imprezy, to jest rzeczywiście wszystko po to, żeby jak najwięcej było odpowiedzialnych opiekunów, żeby zwierzęta były odpowiednio traktowane i też w kontekście opieki weterynaryjnej i żywienia i wszelkiej odpowiedzialnej opieki. Natomiast chciałam naprawdę to podkreślić, że ja najbardziej szanuję ludzi, którzy wykonują tak ogromną pracę w przytuliskach, dając domy tymczasowe, prowadząc fundacje. To są osoby, które często śpią po 2-3 godziny dziennie, żeby naprawdę przeznaczyć po 5 minut na przykład czasu na zwierzę, na psa czy kota, których mają kilkadziesiąt pod opieką. I to nie jest tak, że oni je sobie zbierają, ponieważ bezwzględni ludzie potrafią im je nawet wyrzucać przez płot, czy oni nie potrafią być obojętni. To ci ludzie właśnie, którzy na co dzień wykonują tą bohaterską pracę, to są bohaterowie, to są naprawdę ludzie, którzy zasługują na największy szacunek, zasługują na pomoc, to są karmiciele, karmicielki kotów i naprawdę bardzo proszę, żeby w kontekście tego spotkania, żebyście Państwo o tym pamiętali. A powiedz, Doroto, twoje zwierzęta w twoim domu, już wiemy, że właściwie to były od jakiegoś czasu, a potem już są stale. Twoja córka idzie w twoje ślady? No moja córka bardzo kocha zwierzęta, bardzo się też zakochała w tej naszej suni. Nie, moja córka studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, ma zainteresowania modowe, ma świetne wyczucie stylu, jest też osobą świetnie zorganizowaną, natomiast gdzieś czasem umieściła swoje zainteresowania, ale pomaga na pewno. No oczywiście. Bo ta wrażliwość na pewno. Wrażliwość jest, także ja tylko, jak tylko może, to oczywiście mi pomaga. No i współpracujemy w ramach Miesięcznika Cztery Łapy, ponieważ moja córka zajmuje się redagowaniem tekstów i też pomaga mi przy prowadzeniu fanpage. No to duże wsparcie. Oczywiście. Już zawodowe przygotowanie, to tak jak wtedy z tymi legitymacjami studentką i szkolną, to teraz redaktor. Tak. Redaktorka. A powiedz proszę, trzeba wierzyć w swoje marzenia? Ty wierzyłaś? To banał czy mądrość? Bo... No oczywiście. To znaczy ja uważam, że nie trzeba wierzyć, tylko trzeba działać. Czyli przekuwać się w codzienność. Absolutnie. To znaczy jak ja w ogóle zakładałam na przykład cztery łapy i nie mając ani grosza na to, mówiłam, że za chwilę wydam kilkadziesiąt tysięcy czasopisma i chodziłam do firm i z tym swoim takim właśnie zaangażowaniem i przekonaniem i rzeczywiście to był fajny pomysł. Pociągnęłam za sobą parę marek. No to ludzie słuchali się w głowę, że to jest obiektywnie niemożliwe, no bo na coś takiego trzeba mieć budżet, trzeba mieć jakieś zaplecze i tak dalej. I ja uważam, żeby działać, po prostu działać i koniec i też wierzyć w to przy okazji, no szukać ludzi, którzy mogą uwierzą i będą i mogą dawać jakieś wsparcie. Proszę Państwa, więc działajmy, bądźmy czuli, empatyczni, wrażliwi. Dookoła siebie wszystko spostrzegajmy, dostrzegajmy zwierzęta, ale też tych wszystkich ludzi, którzy pracują, współpracują z przytuliskami, z organizacjami, które wspierają czworonogi. No i bardzo, bardzo dziękuję. I takich osób mnóstwo jest wokół nas, a taką najważniejszą panią Wielkiego Serca dzisiaj gościłam w studiu Polskiego Radia 24 w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu. Uważam, że to jest ogromny sukces. Trwać przy swoim z wizją artystyczną, z codzienną pasją, działaniem, pokonywać mnóstwo trudności, bo wiem, że takie są. I bardzo Ci, Dorota, dziękuję, że dzisiaj tutaj byłaś w studiu, że znalazłaś chwilkę i podzieliłaś się z nami swoimi refleksjami i tym wszystkim, co do tej pory stworzyłaś i przeżyłaś. I za to Ci też pięknie dziękuję. Maju, ja Ci też naprawdę bardzo dziękuję. Było mi niezmiernie miło. Myślę, że mamy podobną wrażliwość, jeśli chodzi o zwierzęta i
Ta rozmowa naprawdę była dla mnie czymś wielkim i bardzo ważnym. Dziękuję, Dorota Szulc, Wojtasik, pani wielkiego serca. Powtórka programu. Życie z duszą czy bez, przy mikrofonie Filip Memchens, dobry wieczór. Nieraz spotykam się z opinią, że dla Kościoła katolickiego we współczesnym świecie ważniejsze od teologii jest świadectwo wiary. Przede mną leży książka Boża Pasja, złożona z rozmów, które przeprowadziła właśnie ze świadkami wiary Natalia Podose-Krakoczy. Natalia Podose-Krakoczy jest też gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Można powiedzieć, że Kościół w Polsce obfituje w świadectwa wiary. Mamy dużo książek też, w których jest mnóstwo świadectw. Co zatem panią skłoniło do przeprowadzenia tych rozmów? Miałam takie wrażenie, że czasami zatrzymujemy się na tym momencie nawrócenia. Rzeczywiście, słyszymy coraz więcej świadectw wiary i uważam, że to bardzo dobrze. Bo tak jak już pan redaktor wspomniał, one są potrzebne. One są potrzebne, ale kiedy tylko mówimy o tym momencie nawrócenia, to tak jakby to było wszystko, co Pan Bóg chce nam dać. A ja mam takie głębokie przekonanie, i zresztą o tym mówi Słowo Boże, że Pan Bóg ma dla nas o wiele, wiele więcej. To jest dopiero taki moment początkowy, takie preludium. Pan Bóg nam daje nowe życie, daje nam przebaczenie, abyśmy potem mogli żyć tak, jak powiedział to w Ewangelii świętego Jana, że przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, aby miały je w pełni. I tak jak powiedział święty Orygenes, że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. I dlatego jestem przekonana, że Pan Bóg chce, abyśmy przyjmując Jego przebaczenie, abyśmy nawracając się, nie tylko żyli pobożnie, nie tylko przestrzegali przykazań, ale abyśmy właśnie potrafili otworzyć się na te pragnienia, które On wkłada w nasze serca i podejmowali takie odważne kroki wiary, aby On mógł działać w naszym życiu, aby mógł wejść ze swoją mocą, a w konsekwencji, abyśmy byli takim żywym świadectwem dla innych ludzi przez nasze życie. I właśnie dlatego podjęłam się tego tematu, żeby pokazać takich ludzi, którzy nie bali się pójść za Bożym wezwaniem, którzy mieli odwagę, aby posłuchać tych wewnętrznego tego natchnienia, tego pragnienia, które Bóg włożył w ich serce i pomimo tego, że często napotykali wiele trudności, to poszli za tym. Świadectwo łączy się z pewnymi spektakularnymi wydarzeniami, to znaczy świadectwo nawrócenia. To są takie spektakularne wydarzenia. Coś się szczególnego dzieje. No, mamy tutaj taki, można powiedzieć, archetyp nawrócenia, jak droga świętego Pawła do Damaszku, prawda? Jakieś takie bardzo spektakularne spotkanie człowieka z Panem Bogiem. Pani tymczasem mówi, że to jest pewien proces, który trwa i chyba bardzo często to umyka. Jest takie przeświadczenie, że nawrócenie to jest jeden taki akt, który się dokonuje i potem już tego nie ma. Pani mówi o czymś innym, że to jest coś, co trwa. Ja bym powiedziała to, co wspomniał w czasie rozmowy Krzysiek Demczuk, że to jest jedno i drugie. Czyli rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy właśnie kilku z moich rozmówców przeżyło takie spektakularne nawrócenie, jak właśnie Krzysiek Demczuk, Mirek Kolczyk, Rafał Bożeziński. To były osoby, które gdzieś bardzo nisko upadły, dotknęły życiowego dna, zetknęły się, jak chociażby Mirek Kolczyk, ze światem przestępczym, przebywał w więzieniu za kradzieże, później handlował narkotykami. Znowu Krzysztof Demczuk opowiadał, że przez 20 dni potrafił być pod wpływem narkotyków. I praktycznie po takim momencie zawołania do Pana Boga, oni doświadczyli, że Bóg wkroczył w ich życie. Że na przykład Krzysiek Demczuk obudził się rano i nie czuł głodu narkotykowego. I to potem trwało i trwało. Mógł zażyć nowe życie. Tak samo Mirek Kolczyk. Ale to jest ten pierwszy moment tak nawrócenia. Ale tak jak wspomniał święty Paweł, że raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. I później ich życie także pokazuje, że to nie jest tak, że jeżeli raz wybrałem Pana Boga, to teraz już nie będzie żadnych problemów, będzie tylko sielanka, nie będzie upadku. Nie, te upadki, te słabości będą gdzieś powracały. Czyli ja już idę tą drogą z Panem Bogiem. To już jest moja przygoda z Panem Bogiem. Ja już wiem, że On mnie kocha, jest blisko mnie, ale także upadam, tak jak święty Piotr, który znał Jezusa, który trzy lata z Nim przebywał, chodził za Nim, a potem trzy razy się Go zaparł.
I to jest ważne, żeby sobie to uświadomić tutaj, chociażby świadectwo Rafała Pożyzińskiego, kiedy on już porzucił ten hazard, kiedy już doświadczył, że Pan Bóg tak osobiście do niego przemówił. I też zdarzało mi się takie znowu upadki, kiedy znowu sięgał po ten hazard. Wiele osób, które czyta właśnie świadectwa nawrócenia, no to napotykają na wydarzenia, które ci świadkowie opowiadają o nich właśnie jako cudach. No ta sprawa głodu narkotykowego, który z dnia na dzień mija i to jest jako cudowne wydarzenie. Czy tu nie wyłania się jednak pewien problem, że ludzie, którzy czytają na ten temat, że też im się wydaje, że żeby się nawrócić, to potrzeba właśnie jakiegoś takiego właśnie cudownego wydarzenia, że warunkiem nawrócenia jest właśnie takie spektakularne wydarzenie, coś takiego, można powiedzieć, co się nie mieści w... No, nie można tego wyjaśnić w sposób naturalny, prawda? Myślę, że często tak jest. I to jest takie wielkie niebezpieczeństwo, które nas czyha, że zachwycamy się osobami, które były wielkie nawrócenie i uważamy, że oni dopiero mogą fascynować się Panem Bogiem, mogą Go głosić, są przekonywujący. I właśnie dlatego do tej książki zaprosiłam nie tylko takie osoby, ale także zaprosiłam m.in. Gabrysi Gąsior, Annę Marię Saj i G. Konrada Grzybowski. To są osoby, które nie dotknęły, powiedzmy, takiego życiowego dna, które gdzieś od samego początku, jakby chociaż Gabrysia Gąsior miała bardzo dobrą rodzinę, kochających rodziców, gdzieś od samego początku kroczyła za Panem Bogiem. Ale to nie znaczy, że kiedy my od dzieciństwa kroczymy za Panem Bogiem, to też nie przychodzi moment, kiedy musimy spotkać tego żywego Pana Boga. Że to nie może być tylko wiara mojego taty, mojej mamy, taka wiara zwyczajowa. To musi być wiara, która wynika z żywego spotkania z Jezusem, z żywym Bogiem. I także ja muszę Go ciągle szukać na modlitwie przez czytanie Słowa Bożego. Muszę otwierać swoje serce. Żeby to nie było później tak, że jestem takim niedzielnym katolikiem, tak? Że idę w niedzielę do kościoła, przestrzegam przykazań i uważam, że to jest szczyt chrześcijańskiego życia. Ale czy w takiej sytuacji, kiedy ta wiara jest przekazywana właśnie w rodzinie wyjściowej przez rodziców, czy w takim razie warunkiem pogłębienia tej wiary jest również jakiś kryzys? Właśnie kryzys tego, co się otrzymało w depozycie, prawda? Bo rodzice przekazali coś, no ale to pogłębienie, no musi być jakiś impuls do tego pogłębienia. Czy to oznacza, że to też tutaj trzeba przejść przez jakiś kryzys, przez jakąś trudną sytuację? Znaczy ja myślę, że każdy z nas w swoim życiu napotyka takie momenty kryzysowe. To nie muszą być takie momenty zetknięcia z fizyczną śmiercią, kiedy stoimy o krok od właśnie gdzieś unicestwienia, śmierci. Ale to są takie momenty, kiedy na przykład tryskują nasze marzenia, kiedy to, na czym budowaliśmy nasze życie, gdzieś się rozsypuje, kiedy doświadczamy jakiegoś rozczarowania. Przypominam się tutaj chociażby historia i rozmowa z Gabrysią Gąsior, kiedy ona przez wiele lat uczyła się śpiewu, marzyła o tym, by dostać się na studia muzyczne w Katowicach, na wydział wokalistyki i złożyła tam papiery. I co się okazało? Że pomimo tylu lat przygotowania, też wsparcia ze strony rodziców, wielu ćwiczeń, wyrzeczeń, nie dostała się na oddział dzienny. I to był dla niej taki moment kryzysowy, że jak to jest, Panie Boże, że to moje marzenie tak się rozwiało, że Ty w ogóle chcesz tego dla mnie. I wtedy zaczęła też właśnie to modlić się przez pomocą jej mąż, który powiedział, że tyle osób za nią się modliło w tej sytuacji, że jeżeli tak się wydarzyło, to widocznie tak miało być. Czy to jest taki moment, kiedy my musimy zaufać w ciemno? Nie wiemy, co mamy dalej robić. Widzimy, tak jak mówił Krzysiek Demczuk, trzy kroki przed sobą i musimy zrobić ten kolejny krok, nie wiedząc, co będzie dalej. I to jest taki moment zaufania, kiedy Pan Bóg tak nas wzywa, jak Piotra z tej łodzi, wyjdź z łodzi, tak? Zrób ten krok po tej tafli morza. Kiedy czytałem Pani wstęp, to co mi jakoś utkwiło, to takie jakby chyba no, motyw przewodni tej książki. To jest książka o ludziach, którzy odnieśli sukces. To znaczy spotkanie z Panem Bogiem
jako sukces, co zresztą we współczesnym świecie często jest postrzegane odwrotnie. Znaczy chrześcijaństwo jako religia ludzi przegranych, religia ludzi, których ograniczają pewne normy, pewne zakazy, nakazy, prawda? To jest taki, można powiedzieć, pewien negatywny mit na temat chrześcijaństwa. Ale właśnie mówi pani tutaj o jednej z bohaterek tej książki, której nie udało się coś, a dostrzeżenie w tym planu Pana Boga, czy to jest właśnie ten sukces pojęty w chrześcijaństwie, że przegrywamy na jakimś polu, ale odnajdujemy w tym coś głębszego? Czy to o to chodzi? Właśnie napisałam tą książkę, żeby ludzie, którzy znajdują się w kryzysowych też sytuacjach, takim gdzieś bez nadziei, którym rozwiały się jakieś marzenia, żeby nie powątpiewali w to, że ich życie może być piękne, że Pan Bóg może ich wyciągnąć z największego dołka, że pomimo tego, że wszystkie drzwi mogą być zamknięte, to Pan Bóg otworzy okno. Bo może się tak zdarzyć, że kiedy sukces goni sukces w naszym życiu, to może mieć takie wrażenie, że jesteśmy tak świetni, że wszystko zawdzięczamy sami sobie, że to wszystko jest naszą zasługą. I wtedy, tak jak wspomniała Gabriela Gąsior, zaczynamy się tak panoszyć, wbijać w pychę i szukać w tym, co robimy, swojej chwały. A takie porażki, myślę, że są taką okazją, takim też przypomnieniem Pana Boga, że sami z siebie jesteśmy nędzni, że sami z siebie nic nie możemy. I one dają nam okazję do wypłynięcia na głębie, zaufania. To tak jak ktoś powiedział, że kryzys może być, kryzys jest czymś pozytywnym, bo on nas wybudza z takiego letargu. I wtedy sobie uświadamiamy, że wszystko, co mamy, to pochodzi od Pana Boga. Tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jeżeli otrzymałeś, dlaczego się chełpisz? Myślę, że to właśnie jest taki moment, kiedy dotykają nas porażki, rozczarowania. I dlatego także napisałam tą książkę, żeby osoba, która znajduje się w takim kryzysie, bez nadziei, której się wydaje, że wszystkie drzwi są zamknięte, żeby wiedziała, że Pan Bóg może otworzyć okno. Że kiedy ona zawoła, to nie ma takiej sytuacji bez nadziei, że Pan Bóg, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, że może nawet ożywić umarłe kości. I tak samo, że uczyni z naszym życiem, nawet jeżeli jest obumarłe na wszystkich płaszczyznach, to On może to wszystko wskrzesić, odbudować, zmienić. I myślę, że także właśnie brakuje w naszej czasami wierze, w tym, co słyszymy w Kościele, takiego podkreślenia, że Pan pragnie dla nas szczęścia, pragnie spełnienia, pragnie sukcesu. Czasami nam się wydaje, że Pan nas tak zasuszy, że życie z Nim będzie takie nudne, nieciekawe. To nawet wspomniał Rafał Pożyziński w rozmowie, że kiedy się nawrócił, to myślał, że jego życie będzie co prawda o wiele lepsze, ale pewnie będzie takie zwyczajne. A teraz nie ma roku, żeby Pan Bóg go czymś nie zaskoczył. I to jest niesamowite Panu Bogu, że Bóg jest Bogiem fascynacji, Bogiem pasji i On pragnie nas zaprosić do tej niesamowitej przygody życia. No ale jest ten moment takiego, może przyjść taki moment rozczarowania, kiedy na początku jest ta fascynacja, jest ten moment jakiś przełomowy, a potem następuje może jakaś rutyna, może jakaś taka stabilizacja, która też jest jakąś taką pokusą, ale też i to, że pojawiają się inne wyzwania, nowe wyzwania i one stają się też pewnego rodzaju pokusą. Znaczy, to właśnie doświadczenie mojej rozmówcy. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tak, że jak ja pójdę za Panem Bogiem, kiedy jakby przyjmę Jego zaproszenie, tak, odpowiem na to pragnienie, które się rodzi w moim sercu, podejmę jakieś kroki wiary, to wszystko będzie szło gładko, miło i przyjemnie. Nie. Wtedy dopiero zaczną się piętrzyć trudności. Mogę tutaj wspomnieć chociażby Krzyśka Demczuka, który no już w klasie maturalnej praktycznie nawrócił się i zapragnął wtedy pójść na studia z pedagogiki specjalnej. No i wszyscy się pukali po głowie i uważali, że to jest niemożliwe, skoro on tyle lat stracił tak naprawdę na narkotyki. Można sobie wyobrazić, że człowiek, który tyle lat ćpał, jak po 20 dni potrafił być pod wpływem środków odurzających, to ciężko mu będzie teraz zdać maturę, a tym bardziej dostać się na renomowane uczelnię. A Pan Bóg sprawił, że to się udało.
pomimo tego, że nie był przygotowany do egzaminu, zdał go. I to jeszcze z najlepszą ilością punktów. I wtedy, kiedy dostał się na te wymarzone studia, okazało się, że rozchorował się jak ojciec. I znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Że pod znakiem zapytania znalazła się w ogóle jego możliwość studiowania tam, tak? Bo nie było za co opłacić mieszkania, co włożyć do garnka. I mówił, że też czuł się ogromnie samotny w tym wszystkim. I wielokrotnie płakał i wołał do Pana Boga, że jak to jest możliwe, że on mu tutaj dał taką okazję, a teraz jakby mu ją odbiera. No i wtedy Pan Bóg znowu odpowiedział. Znalazły się osoby ze wspólnoty, które go wsparły materialnie. Mirek Kolczyk. Już po nawróceniu znalazł się w hostelu dla bezdomnych. Porzucił swoje stare życie, zaczął pracę na wysokościach, ale często nie miał na mieszkanie. I też jeszcze wspominał, że wtedy miał wybite przednie zęby, czyli możemy sobie wyobrazić człowieka, który ma wybite zęby, który mieszka w hostelu dla bezdomnych, za którego pewnie nie dalibyśmy nawet parę groszy. I on także czuł w tym momencie jakieś upodlenie.